Rozdział czwarty na pomoście siedziałem aż do zapadnięcia zmroku. A kiedy ostatnia para zakochanych ruszyła w kierunku pobliskich zabudowań, otworzyłem swój plecak i wyciągnąłem stamtąd zestaw żywnościowy typu mea toit, rozpakowałem go i do foliowej torebki z podgrzewaczem chemicznym wrzuciłem zapakowaną hermetycznie porcję żywnościową. Następnie nalałem wody. Zawinąłem górną część opakowania i wstrząsnąłem nim, aby rozprowadzić wodę. Już po chwili rozpoczęła się reakcja chemiczna wydzielająca duże ilości ciepła. Odłożyłem pakiet w taki sposób, aby podgrzewacz znajdował się na dole i po około 15 minutach posiłek był już gorący. Zjadłem porcję za pomocą dołączonych do zestawu jednorazowych sztućców, a następnie zacząłem wypakowywać sprzęt. Na deskach pomostu pojawił się najpierw czarny, obcisły strój uszyty z dwufazowego materiału, którego każdy centymetr kwadratowy zawierał około 3,5 miliona mikrokapsułek. W zależności od warunków zewnętrznych gromadziły one lub oddawały ciepło. Wzrost temperatury ciała lub otoczenia powodował gromadzenie się w mikrokapsułkach energii. Jeśli natomiast temperatura spadała, owa energia była przez nie oddawana. Dzięki temu strój zapewniał użytkownikowi komfort przy niestabilnej temperaturze dla każdego, kto chciał pozostać niezauważony w ciemności. Ważniejsza była jednak inna cecha materiału. Nie promieniował on ciepłem. Człowiek ubrany w strój z materiału dwufazowego pozostawał niewidoczny nawet w przypadku użycia noktowizora. W plecaku miałem również kominiarkę z impregnowanej bawełny hełm TC302. Rękawice taktyczne ST oraz buty protektor komando wszystko w kolorze czarnym, a także nóż wzór 98, elektroniczny i analogowy kompas, przybornik oraz gogle z wbudowanym przetwornikiem optoelektronicznym trzeciej generacji, dającym czysty oraz niezwykle wyraźny obraz. Rok temu dołączyłbym do tego wyposażenia pistolet maszynowy HK 5 Niestety cywile nie mają dostępu do takiej broni. Przebrałem się w czarny strój, przypiąłem do pasa nóż, przybornik oraz kompas, nałożyłem gogle noktowizyjne, a następnie spakowałem dzienne ciuchy oraz buty do plecaka, wyłączyłem telefon komórkowy i ruszyłem w stronę lasu. Mimo odejścia z grom, u, w każdy wolny weekend ćwiczyłem w nieznanym terenie, aby utrzymać się w dobrej formie. Forsowny, kilkudziesięciokilometrowy nocny marszobieg był doskonałą namiastką poligonu. Mój ekwipunek był wprawdzie znacznie lżejszy niż ten, który zabierałem kiedyś na akcje bojowe, ale i tak w ramach ćwiczeń dawałem sobie nieźle w kość. Zacząłem spokojnie. W ciągu pierwszej godziny przebyłem zaledwie sześć kilometrów. Las nie był gęsty, ale miejscami teren był bardzo podmokły. Szedłem bowiem tuż przy brzegu jeziora. Głośne śpiewy oraz wrzaski i śmiechy usłyszałem już z daleka. Zacząłem podkradać się w tamtym kierunku niczym duch. W pewnym momencie kiedy minąłem szczyt niewielkiego wzniesienia, zielonkawy obraz świat przed moimi oczami zniknął, a większość obrazu zastąpiła seledynowa drgająca Luna. Zsunąłem gogle na czoło. Niecałe trzydzieści metrów ode mnie tuż nad brzegiem jeziora płonęło wielkie ognisko. Jego blask był tak silny, że natychmiast stało się dla mnie jasne, dlaczego noktowizor odmówi współpracy. Przy brzegu kołysał się na falach jacht. Niemal od razu zorientowałem się, że jest to ta sama jednostka, którą odpłynął z przystań w nadolu rozrywkowy mężczyzna w czerwonych slipkach wraz ze swymi kumplami. Trzej panowie odcumowali od pomostu jakieś pół godziny po awanturze i skierowali jacht na środek jeziora. Teraz spotykaliśmy się ponownie. Z tym, że oni na razie o tym nie wiedzieli. Mężczyźni siedzieli wokół ogniska, nad którym dymił kociołek z jakimś niezbyt dobrze pachnącym jedzeniem i dyskutowali, a właściwie darli się, jakby ich ktoś obdzierał ze skóry. Od czasu naszego pierwszego kontaktu musieli wlać w siebie sporo piwa, gdyż mieli wyraźnie kłopoty z artykulacją niektórych głosek. Chami jest klep. Chleb znaczy się, ryczał właściciel czerwonych slipek, który był teraz ubrany w zielony dres. Sklep. A co ty jej kupisz? Noc jest. Noc. Zamknięte, wrzasnął drugi mężczyzna w szaro-białym wdzianku. To co? To co? I co z tekho, zabełkotał trzeci który pomimo nocnego chłodu w dalszym ciągu paradował w szortach i zupełnie niepasującym do nich pomarańczowym polarze z napisem kotły krofa: Nie szko, nie szkozi. idzie, idziemy, weźmiemy, będzie nasze, dobrze gada, dobrze, zawył szczęśliwy niebieski dres. Schlep jest dla ludzi. A jak schlep jest sam, sam, zamknięty, to lu, lu. Luz, gdzie biorą sobie sami. Z tego niewyraźnego ględzenia wynikało jedno: panowie zamierzali odwiedzić jakiś pobliski sklepik i bez najmniejszych oporów włamać się do niego. Najwyraźniej duża ilość piwa zupełnie rozpuściła tym kolesiom szarą substancję w mózgach. Postanowiłem czekać w ukryciu na rozwój wypadków. Mężczyźni bełkotali jeszcze przez dobre dziesięć minut, a potem dosyć niezbornie, ale za to niezwykle konsekwentnie zaczęli szykować się do drogi. Facet w polarze z napisem kotły krofa rozgarnął nieco ognisko. Sceneria zrobiła się iście szatańska. Zniknęły jasne płomienie, a w ich miejsce pojawił się czerwony blask. Mężczyźni ruszyli, pokrzykując. Niemal co chwila któryś z nich się potykał, gdyż nogi, znieczulone nadmiarem chmielowego napoju, nie do końca były posłuszne właścicielom. Masakra. Pomyślałem. Kiedy trzej panowie oddalili się na kilkadziesiąt metrów, wyszedłem z zarośli na polankę, na której rozpalili ognisko. Nad niedbale rozgarniętym żarem skwierczały w kociołku resztki gulaszu. Sądząc po zapachu, miłośnicy jasnego pełnego musieli zrobić go z własnych butów. Zdjąłem naczynie z metalowego pręta, na którym wisiało i zaczerpnąłem wody z jeziora. Kociołek zasyczał wściekle, ale nie zwracałem na to uwagi. Chlusnąłem wodą na resztki ogniska. Powtórzyłem czynność kilka razy, a potem ruszyłem śladem trójki rozochoconych mężczyzn. Do sklepu wybranego przez amatorów kradzionego piwa było dosyć daleko. Na szczęście w trakcie drogi ruch i rześkie nocne powietrze nieco ocuciły zawiane głowy i tempo marszu wzrosło w porównaniu z początkiem wyprawy. Na skraju niewielkiej miejscowości, gdzie stał skromnie wyglądający sklepik, a właściwie budka zbita z płyt osp, znaleźliśmy się po niecałych trzech kwadransach. Panowie, bez żadnych wstępów, prosto z marszu dziarsko przystąpili do wyłamywania kłódek. Brak umiejętności adepci złodziejskiego fachu nadrabiali wprawdzie entuzjazmem, ale i tak nie szło im najlepiej. Po kolejnym kwadransie byli w punkcie wyjścia. I co teraz? Sapnął właściciel kwiecistych szortów i pomarańczowego polara. Na darmo tu szliśmy. Nic z tego. Nie da się. Co to znaczy się nie da? Wrzasnął mój ulubieniec, który za dnia paradował w czerwonych slipkach. Zaraz coś tu poradzimy. Muszę napić się piwka i nie ma zmiłuj. Jak trzeba będzie, to przegryzę te. W takim razie, w takim razie przestań już ględzić i zaczynaj. Wargnął miłośnik kotłów krofa. Co zaczynaj? Zaczynaj gryźć. Nie widzę innego sposobu na te kłódki. Odezwał się niespodziewanie ich towarzysz w szaro-białym wdzianku, czyli pan niebieskie z Ale z was debile, sapnął zielony drezwel niebieskie z lipki i zaczął rozglądać się po okolicy. W mdłym świetle małej, może czterdziestowatowej, żarówki przed sklepikiem widać było jednak niewiele. Niemcy mają powiedzenie na Ren Habendas Beste co w wolnym tłumaczeniu da się przełożyć jako głupim szczęście sprzyja. Tym razem potwierdziło się, że przysłowia są mądrością narodów. Po krótkiej chwili mężczyzna podniósł z ziemi spory metalowy pręt, który wyglądał jak kawałek solidnego zbrojenia płyty żelbetowej. To powinno wystarczyć, mruknął. I co? Na wszystko znajdzie się sposób. Zobaczymy. Jak ci teraz pójdzie z kłódkami? mruknął z powątpiewaniem jego kolega podciągając kwieciste szorty. Nie bój żaby. No, nie bój żaby. Wiem, co robię, powiedział triumfującym tonem mój ulubieniec i zaatakował pierwszą kłódkę metalowym prętem. O dziwo! Już po chwili solidne zamknięcie leżało zniszczone na ziemi. Udany akt wandalizmu przywrócił wiarę mężczyzn w to, że jednak już niedługo napiją się piwa. Zaczęli głośno pokrzykiwać i niemal wiwatowali, kiedy padały kolejne ciosy na drugą kłódkę. Zamknijcie te jadaczki! Zdenerwował się mężczyzna wymachujący łomem. Odbiło wam? Zaraz zbiegnie się tu pół wsi. Kilka sekund po tych słowach drugie zamknięcie nie wytrzymało argumentu siły i ogłosiło kapitulację. Mały wiejski sklepik stanął otworem przed trójką najzwyklejszych w świecie łachmytów. Doszedłem do wniosku że czas przystąpić do akcji i sprawić, żeby świat stał się odrobinę lepszy. Szybkim krokiem zbliżyłem się do pobojowiska przed sklepem oraz mężczyzn, którzy jak w ekstatycznym uniesieniu stali w otwartych drzwiach i planowali, które towary za chwilę zabiorą. Pochłaniało ich to bez reszty. Tak bardzo, że nawet nie zauważyli mojego nagłego pojawienia się. A naprawdę trudno byłoby określić moje zachowanie jako dyskretne lub ciche. Nie podoba mi się to, co robicie powiedziałem zdecydowanym tonem, sądząc po reakcjach. Wszyscy trzej mocno przestraszyli się brzmienia mojego głosu. Potem było już tylko coraz zabawniej. Wszyscy, jak na komendę, odwrócili się gwałtownie, zupełnie jakby byli marionetkami w dziecięcym teatrze. To, co zobaczyli najwyraźniej, wywołało drugą falę strachu. Mówiąc szczerze, specjalnie im się nie dziwiłem. Gdyby to za mną pojawiła się niespodziewanie postać, która wygląda jako dla nas ciemności, to też poczułbym się niezbyt pewnie. Mój czarny strój, kominiarka i hełm najwyraźniej zrobiły duże wrażenie. Staliśmy naprzeciw siebie przez dłuższą chwilę, a im nie udawało się złapać kontaktu z rzeczywistością. Gapili się na mnie jak na zjawę. Ostatecznie nie każdej nocy spotyka się demona. Pierwszy z szoku otrząsnął się zielony dresik. Widocznie miał najsilniejsze nerwy. A może poczuł się pewniej, gdyż w dalszym ciągu trzymał w dłoni kawałek zbrojenia, które posłużyło mu załom? Nie wiem. W każdym razie z kamienną twarzą i bez słowa ruszył w moim kierunku. Przy trzecim kroku podniósł metalowy pręt nad głowę, szykując się do zadania straszliwego ciosu. Cóż było robić? Sytuacja podręcznikowa, klasyczny atak z użyciem tępego narzędzia. Podruchowo ustawiłem się bokiem do atakującego i błyskawicznie uniosłem prawą rękę w górę, w kierunku uderzającej dłoni napastnika. Moje przedramię wykonało udany blok odchylający. Natychmiast chwyciłem więc za nadgarstek mężczyzny. Zrobiłem to w taki sposób, aby mój kciuk i palec wskazujący były zwrócone w kierunku łokcia przeciwnika. Ściągnąłem jego rękę łukiem w dół, w pobliże prawego boku. A potem brutalnie przeniosłem kończynę zielonego dresika w tył. Wykonałem jednocześnie ćwierć obrotu w prawo i krok lewą nogą na zewnątrz od stojącego napastnika. Teraz dzięki chwytowi od dołu moja lewa ręka mogła już odebrać przeciwnikowi pręt. Mężczyzna, pozbawiony ciężkiego narzędzia, mimo wszystko chciał ponownie zaatakować. Powstrzymałem go trzymanym oburącz kawałkiem zbrojenia. A potem postanowiłem gwałtownie zakończyć ten balet. Facet dostał klasycznego hucka norisa to znaczy stopą z półobrotu. Prymitywnie, ale skutecznie. Nic bardziej wyszukanego nie było potrzebne. Pierwszy z przeciwników leżał na ziemi i pojękiwał. Sądziłem, że pozostali przestraszą się tego pokazu brutalnej siły, ale nie doceniłem ich woli walki albo braku wyobraźni stępionej alkoholem. Ruszyli na mnie jednocześnie Ich problem polegał na tym, że byli stanowczo zbyt wolni i nie mieli żadnych narzędzi To już na starcie zamieniało nasz sparing w niesprawiedliwą jadkę Postanowiłem być zatem wspaniałomyślny i wyrozumiały Posłałem obu panów na ziemię dwoma niezbyt silnymi ciosami Jeden z amatorów kradzionego oberwał w okolice krocza, drugi w splot słoneczny i w ten oto sposób miałem w parterze trzech amatorów piwa. Leżeli pojękując i przeklinając. Błyskawicznie wyciągnąłem z przybornika przy pasie, zwój cienkiej zielonej, niezwykle wytrzymałej linki. Po dwóch minutach moi przeciwnicy byli starannie powiązani. Zataszczyłem ich do sklepu i posadziłem na podłodze. Patrzyli na mnie z mieszaniną przerażenia i nienawiści. Obszukałem ich dokładnie. U zielonego dresika znalazłem telefon komórkowy. Zadzwoniłem z niego na numer 112 i zgłosiłem włamanie do sklepu. Jako miejsce zdarzenia podałem współrzędny z lokalizatora GPS przy kompasie. Operator zadawał masę pytań, ale rozłączyłem się, kiedy uznałem, że wie już wystarczająco dużo. Miałem nadzieję. Że policja zjawi się w miarę szybko, bo panowie byli związani bardzo solidnie i za jakąś godzinę mogli zacząć odczuwać spory dyskomfort. Żegnam, powiedziałem i trzasnąłem drzwiami sklepiku. Tej nocy miałem jeszcze do przebycia sporo kilometrów. Tuż po wschodzie słońca zapytałem moją kreskową wyrocznie: czy mogę czuć się bezpieczny i czy gdzieś za załomem jutra nie czai się jakieś niebezpieczeństwo? Odpowiedź trudno było uznać za optymistyczną. Tekst przepowiedni brzmiał: Los przynosi różne niespodzianki. Nie powinieneś dostrzegać w nich pułapek lub utrudnień. Bądź życzliwy dla świata, bądź wyrozumiały, bądź dobry. Powinieneś zaakceptować to, co przyniesie przyszłość, nawet wówczas, gdy nie będziesz zachwycony jej darami. I chociaż wszystko się zmieni, ty dostosuj się do nowych warunków. Tylko wówczas istniejące problemy mogą zostać rozwiązane. Kłopoty miną i wszystko przybierze lepszy obrót. W niedzielny poranek, parę minut po dziewiątej, przebrany na powrót w cywilne ciuchy, złapałem okazję w miejscowości Warszkowo. Stary, rozsypujący się tarpan dowiózł mnie do Weicherowa. Stamtąd złapałem autobus PKS do Gdyni. Po nieprzespanej nocy moje powieki kleiły się jak zwariowane. A organizm tylko czekał, żeby zrobić mi psikusa i odpłynąć w objęcia morfeusza. Nie dałem mu szansy. Zmusiłem się do czytania książki o templariuszach. W kolejnym rozdziale znalazłem spory fragment dotyczący Wyspy Dębów. To była naprawdę pasjonująca historia. Oaxis Land, czyli Wyspa Dębów, to jedno z tych miejsc w Ameryce Północnej, które wiązane jest z zamorską działalnością templariuszy. Omawiany skrawek lądu leży u wschodnich wybrzeży Nowej Szkocji, 20 kilometrów od stałego lądu, w bardzo rozległej zatoce Mahone Bay, w której usytuowanych jest ponad 350 innych wysp. Oakis Land liczy zaledwie 1,6 kilometra długości i 1 kilometr szerokości. Nazwa wyspy wywodzi się od potężnych drzew porastających niegdyś jej wschodnie wybrzeże. Dzisiaj tych wielkich dębów już nie ma. Ale nazwa funkcjonuje przez cały czas i na świecie stała się synonimem nierozwiązanej zagadki. Nie jest bowiem wykluczone, że na Land ukryta jest jedna z największych tajemnic historii. Wyspa ma pochodzenie polodowcowe i jest tak zwanym drumlinem, owalnym wzgórzem o podłużnym, asymetrycznym profilu. Stromy stok występuje od strony, z której nasuwał się lądolód. Grunt na Land zawiera duże ilości gliny piasku oraz żwiru. Dzisiaj nie jest to już właściwie wyspa, gdyż ze stałym lądem łączy ją grobla usypana przez jedną z ekip poszukujących skarbu. Ale zacznijmy opowieść od początku. Do dzisiaj nie wiadomo, kto i kiedy napisał pierwszy rozdział tej niesamowitej historii, wiadomo natomiast dokładnie, kto napisał rozdział drugi i kolejne. W 1795 roku dwudziestoletni Daniel McKinnis, syn osadnika z Hester, przypłynął na wyspę wiedziony ciekawością. Po tym skrawku lądu już wówczas krążyły niezwykłe opowieści i plotki. Wiele osób twierdziło, że nocą widziało na wyspie dziwne światła. Napięcie wzrosło, kiedy zaginęło dwóch mężczyzn, którzy popłynęli na Oakis Land łódką. Młody Mackinnis nie należał jednak do ludzi strachliwych. Odważnie wędrował po wyspie, szukając czegoś, co potwierdziłoby, że jest to miejsce pełne tajemnic, a może skarbów. Jego nadzieje spełniły się i to z nawiązką. W pewnym momencie natknął się w lesie na polanę, na której wycięto znaczną ilość drzew. Było to o tyle niezwykłe, że wyspa nie miała żadnych mieszkańców. Daniel Macinis postanowił dokładnie zbadać teren. Podczas obchodu polany potknął się w pewnym momencie i wpadł do kolistego wgłębienia płaski nieckiej o średnicy około 3,5 metra. W tym miejscu przekazy nie są zgodne. Jedne mówią o rosnącym w pobliżu rozłożystym drzewie z charakterystycznie wykręconą gałęzią, z której zwisały stare, zmurszałe liny, bloki oraz wyciągi okrętowe. Inne źródła podają, że gałąź była odcięta i tylko po śladach można było zorientować się, że kiedyś rosła bezpośrednio nad wgłębieniem. Jest wreszcie przekaz mówiący o nacięciach na gałęziach okolicznych dębów oraz przegniłych resztkach lin leżących na ziemi. McKinney zwrócił na wyspę następnego dnia. Tym razem przypłynął z dwójką przyjaciół, Johnem Smithem i Antonem Waughanem. Postanowili rozkopać odnalezione wgłębienie, aby przekonać się, czy nie skrywa skarbu. Bardzo szybko łopaty poszukiwaczy zazgrzytały o coś twardego. Uradowani mężczyźni byli przekonani, że właśnie stali się bogaci. Niestety, czekał ich spory zawód. Okazało się, że natrafili na warstwę płyt łupkowych. Zakrywały one całe zagłębienie. To odkrycie jeszcze bardziej rozpaliło wyobraźnię młodych ludzi. Wiedzieli bowiem, że w zatoce machone łupki nie są spotykane. Kopali zatem dalej. Na głębokości trzech metrów znaleźli warstwę okrąglaków. Nie drzew, wpuszczone w ściany szybu, były mocno nadgniłe, dowód, że umieszczono je w szybie bardzo dawno. Młodzi mężczyźni byli już wówczas pewni, że są na tropie wielkiej fortuny. Usunęli drewno, pod którym znajdowała się kolejna warstwa gliny. Na głębokości sześciu metrów znowu pojawiły się okrąglaki. A potem, znowu glina. Dalsze kopanie stawało się niebezpieczne. Niezabezpieczone ściany szybu w każdej chwili mogły bowiem runąć. Potrzebny był fachowiec, który potrafiłby zabezpieczyć wykop. Ponieważ nikogo takiego nie udało się znaleźć, młodzi ludzie wrócili do swoich codziennych zajęć i na jakiś czas porzucili marzenia o skarbie. Jednak nie do końca. W ciągu następnych kilku lat John Smith wykupił grunty otaczające szyb, natomiast kuzyn Wałkhanema, Simeon Linds, po wysłuchaniu historii odkrycia, założył w 1804 roku konsorcjum Moss Los które miało sponsorować prace poszukiwawcze. Sprowadzeni robotnicy zabezpieczyli szyb i kontynuowali prace przerwane 9 lat wcześniej. Na głębokości 9 metrów pojawiła się kolejna warstwa okrąglaków. Tym razem odkryto jednak coś jeszcze. Na warstwie drewna znajdował się węgiel drzewny, ślady ogniska oraz błękitnawa, kleista glina, która wielu robotnikom kojarzyła się z materiałem do uszczelniania dziur na statkach. Nie był to jednak koniec odkryć. Na okrąglakach znaleziono również warstwę zmurszałego włókna kokosowego. Jeżeli wziąć pod uwagę, że najbliższe palmy rosną w odległości ponad 2000 km od Wyspy Dębów, to zagadka staje się naprawdę fascynująca. Na poziomie 15 metrów odnaleziono jeszcze większą ilość włókien kokosowych. Dla robotników stało się już jasne, że pod ich nogami ukryty jest wielki skarb. Na kolejne warstwy okrąglaków natrafiano dokładnie co 3 metry. Jednak dopiero na 27 metrze coś się zmieniło. Niektóre źródła podają, że był to 30 metr. Znaleziono płaski kamień, który pokrywały niezwykłe znaki, przypominające nieco znaki runiczne. Z czasem okazało się jednak, że pismo nie jest znane nauce. Przyjęto oczywiście teorię, że dziwny zapis to informacja o wielkości skarbu oraz głębokości, na jakiej się znajduje. Pojawiły się nawet różne wersje odczytanej wiadomości. Głaz został wydobyty na powierzchnię ziemi, a następnie odtransportowany do domu Smitha i podobno wmurowany w jego kominek. Niestety od tamtego czasu wszelki słuch o kamieniu zaginął. Podobno zapis na kamieniu wyglądał następująco, prace kontynuowano, ale odbywały się w coraz cięższych warunkach. Ze ścian szybu zaczęła bowiem cieknąć woda. Było to o tyle dziwne, że wcześniej wykop był zupełnie suchy. Pewnego ranka, kiedy jak co dzień robotnicy chcieli przystąpić do pracy, okazało się, że szyb został zalany aż do poziomu minus osiemnastu metrów. Próby osuszenia nie przynosiły rezultatów. Lustro wody nie obniżało się. W tym miejscu musiałem przerwać lekturę, gdyż autobus zatrzymał się na końcowym przystanku i trzeba było wysiadać. Do wynajmowanego przeze mnie mieszkania w bloku przy ulicy Henryka Arctowskiego dotarłem około południa. Zasunąłem rolety i położyłem się spać. Byłem zmęczony. Zasnąłem niemal natychmiast, gdy przyłożyłem głowę do poduszki.